Ja to dość miałem dobre warunki do trenowania, bo wróciłem do domu, tam mam siłownię, miałem gdzie rzucać na łące, także ja sobie tam poradziłem i jakoś nie odczułem tak bardzo tych wszystkich obostrzeń, które obowiązywały. Przyjechaliśmy od razu, zaraz po wjeździe stała karetka. Od razu nas przebadali i od razu musieliśmy się udać do pokoju, żeby z nikim się nie kontaktować, żeby w razie czego to ryzyko zakażenia było jak najmniejsze. No i czekaliśmy, dopóki nie będzie wyników, to każdy pilnował się tego i musieliśmy czekać. Mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko wróci do normy, bo już się nie mogę naprawdę doczekać. Jest maj, już powinniśmy zacząć starty, a jeszcze niestety trzeba czekać i nie wiadomo, kiedy to tak naprawdę wszystko wystartuje. Ostatnie 2 miesiące spędziłam głównie w domu ze względu na kwarantannę. Też nie miałam za bardzo możliwości trenowania gdziekolwiek, więc jedyny ruch, jaki miałam, to właśnie bieganie, jak już było można, i ćwiczenia w domu, głównie stabilizacyjne, żeby nie stracić aż tak tego, co wypracowałam, bo naprawdę byłam zadowolona z efektów. No niestety ta kwarantanna i wirus pokrzyżował nam mocno plany, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do formy. My z trenerem mieszkamy i z Bartkiem mieszkamy w różnych miejscach Polski, więc nie mamy możliwości trenowania razem na co dzień. No a jednak trenować bez trenera konkurencję techniczną jest ciężko. Bardzo się cieszę, szczególnie, że rzeczywiście widzę, że tutaj została duża praca wykonana w nasze bezpieczeństwo i naprawdę jest to sensownie zrobione. Grupa lekkoatletów, możemy spędzać razem czas, więc gramy w karty, gramy w różne planszówki i tak dalej. Poza tym staramy się jak najdłużej siedzieć na stołówce, żeby móc chociaż trochę pogadać, ale no, nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby spędzać czas w towarzystwie, tylko żeby trenować normalnie. Przynajmniej jest do czego trenować, jakiś cel jest, szczególnie, że ja uważam, że nie jestem jakimś demonem szybkości i wirtuozem techniki, więc praca, którą wykonam teraz, będzie dużym ułatwieniem w następnym roku olimpijskim.